Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie to jedna z moich ulubionych bibliotek. To jest miejsce, do którego chętnie przyjeżdżam, nie tylko dlatego, że panuje tam znakomita atmosfera, ale także dlatego, że jest to biblioteka, która odnosi wiele sukcesów. To jest zasługa obecnego dyrektora, obecnych pracowników, ale także 70 lat, które złożyły się na historię i dorobek biblioteki. Z okazji wspaniałego jubileuszu życzę Państwu dalszego rozwoju. Gratuluję już tych osiągnięć, które Państwo mają, ale każdy bibliotekarz wie, że jedno jest pewne w jego życiu, że niemal wszystko będzie się zmieniało. To jest zawód, który wpisany paradoksalnie jest w rozwój, tak jak zmienia się technologia, tak jak zmieniają się oczekiwania naszych użytkowników. Każdy z nas musi dotrzymać kroku społeczeństwu, społeczności, dla której został powołany. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie wypełnia znakomicie swoją rolę wobec Olsztyna, ale przede wszystkim wobec bibliotek, czytelników i użytkowników województwa warmińsko-mazurskiego. Ze Starym Ratuszem jestem związany od lat szkolnych. Tam właśnie otrzymywałem tą obowiązującą lekturę. No a potem także na studiach polonistycznych w Gdańsku, kiedy studiowałem tam zaocznie, zawsze spotykałem się tutaj z życzliwością. Wieś Łukta, położona na zachód od Olsztyna, jest jedną z moich ulubionych miejscowości. Wiele lat temu, przed erą smartfonów, chciałem dostać się do internetu. Poradzono mi, aby zajść do biblioteki. Zastałem tam niespotykany gdzie indziej wysokiej klasy sprzęt komputerowy, dzięki któremu udało mi się szybko sprawdzić pocztę. Dowiedziałem się, że pochodzi on z projektu zrealizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Miałem zaszczyt i przyjemność poznać pracowników biblioteki. Poznałem rozległą działalność programową prowadzoną dzięki inicjatywom kierownictwa biblioteki. Do Łukty prowadzą cztery drogi rozchodzące się jakby w cztery strony świata i jak to do gminnej miejscowości, ruch na nich odbywa się w obu kierunkach. Z okazji 70-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie życzę, aby i do niej odbywał się intensywny ruch dwukierunkowy. W jedną stronę książki, internet, szkolenia kierowane do użytkowników i sieci bibliotek w regionie, a w drugą wracały dokumenty historyczne, życia społecznego, regionalia, pozwalające kontynuować dzieło patronki Emilii Sukertowej-Biedrawiny. Wszystkiego najlepszego z okazji 70-lecia. Moje osobiste wspomnienia, które łączą się z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, datują się na wiele, wiele lat wcześniej, bo muszę tutaj wspomnieć o współpracy z ówczesnym dyrektorem, panem Romanem Ławrynowiczem, który był wiceprezesem Towarzystwa Kultury Teatralnej. Wtedy był to oddział okręgowy Towarzystwa Warszawskiego, a ja jestem członkiem od wielu, wielu lat tego towarzystwa. No i drugie moje wspomnienie to oczywiście z obecnym dyrektorem Andrzejem Marcinkiewiczem, ponieważ prowadzimy właśnie wspólny program, projekt Towarzystwa i Biblioteki. Jest to Teatr przy Stoliku już od wielu, wielu lat, również w oddziałach biblioteki w terenie. Także bardzo serdecznie gratuluję takiego pięknego jubileuszu i cieszę się, że mogę uczestniczyć chociaż małym moim wkładem w ten jubileusz i serdecznie pozdrawiam i tęsknię już do spotkań w realu, spotkań przy wernisażach i spotkaniach autorskich. Boczne drzwi, masywna klamka, schodkami w dół i jestem w bibliotece dla dzieci w Starym Ratuszu. To tam pani bibliotekarka dała mi niewiarygodne przygody Marka Fibusa.
Później innymi drzwiami chodziłam do biblioteki dla dorosłych. Pani bibliotekarka w granatowym fartuchu podawała mi książki, których tytuły i sygnatury znajdowałam w katalogu. Po latach w tym samym miejscu, przebudowanym, prowadziłam spotkania z pisarzami. W 2011 roku w drugiej części budynku, na parterze w czytelni, prowadziłam cykl spotkań poświęconych Miłoszowi. Nie wiem, czy zachował się jakikolwiek zapis tychże spotkań. Jest za to publikacja biblioteki, zapis rozmów z pisarzami i fotografikami, które prowadziłam na pierwszym piętrze biblioteki w czytelni. Szeroki kąt widzenia. Myślę, że to, co przede wszystkim łączy mnie z bibliotekarzami i biblioteką, to przekonanie, że książka jest najważniejszym nośnikiem kultury. Jestem tutaj od wielu, wielu lat i ciągle nowe pomysły przychodzą, te zapomniane i nieoczekiwane, które tutaj na bieżąco są realizowane w formie zakupów. Ważne jest to, że no, jest to zawsze osiągalne. W każdym razie ta filia posiada zbiory muzyczne, książkowe, muzyczne w formie kompaktów oraz płyt winylowych, książkowe również, no, idąc postępem, są audiobooki i w formie książkowej. Tutaj no też jest i możliwość, czasami przychodząc do biblioteki, nie jestem pewien, co chcę wypożyczyć, więc mogę liczyć na pomoc, wsparcie tutaj pań, które wypożyczają, za co dziękuję. I zawsze wychodzę zadowolony. W Wojewódzkiej Bibliotece w Olsztynie wystawiałam pierwsze moje rysunki, które się nazywały poesunkami. Były bardzo malutkie i robione do wierszy. Druga wystawa to była wystawa rysunków satyrycznych. I trzecia wystawa, chyba też to były rysunki satyryczne. To było kilkanaście lat temu. To są bardzo miłe wspomnienia. No i jeszcze to pamiętam, że oglądać te moje rysunki satyryczne przyszło bardzo wielu ludzi. I jeszcze to pamiętam, że ktoś powiedział, że moja pierwsza wystawa rysunków i ta druga różnią się diametralnie, że ta druga osiągnęła niesamowite postępy. To bardzo dobrze pamiętam i jest mi bardzo miło. Takim najważniejszym spotkaniem z Biblioteką Wojewódzką było dla mnie to na papierze, to znaczy w czasopiśmie Wariat, publikowanym przez bibliotekę. Można w bibliotece również znaleźć mój tomik poetycki Widzenie Kozy, który jest owocem również współpracy z Biblioteką Wojewódzką, która jest otwarta dla młodych twórców, która chce i pokazuje ich większej, szerszej publiczności. Laurka, czyli krótki przegląd działań i współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, widziane okiem bibliotekarki terenowej. Nasza współpraca zaczęła się w 1999 roku, kiedy to działowo znalazło się w granicach województwa warmińsko-mazurskiego. Dyskusyjne kluby książki, przegląd wydawnictw regionalnych, WariArt, bibliotekarz warmińsko-mazurski, Wawrzyn, to mnie najbardziej w jubilatce zachwyca. A współpraca z pracownią regionalną oraz działem analiz, gdzie fachowa, przyjacielska i życzliwa kadra, to czysta przyjemność. Jubilatko, współpraca z Tobą to wielka radość i szczęście. Kwiaty, uściski i laurka wręczone będą, jak warunki pandemiczne na to pozwolą. Bardzo dziękuję za to, co już było i za to, co będzie. Pozdrawiam z Działdowa, Ewa Sotomska. Szanowni Państwo, od 3 maja 1951 roku ubiegłego wieku minęło już 70 lat. 70 lat Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, która nosi imię Emilii Sukertowej-Biedrowiny. Co to znaczy?
kurczę 70 lat. Elbląski Teatr obchodzi jubileusz 45-lecia. 75 lat będzie miała biblioteka za rok, a my wtedy dopiero 50. Młodzieniec. I w dalszym ciągu czytamy książki. Czytamy książki w teatrze. Aktorzy czytają warstwę książki. Chociażby takie jak ta, po którą sięgnę. Egzemplarze. Mało tego, uczą się ich na pamięć. Ale nie tylko uczą się ich na pamięć, ale i czytają o tym, co przygotowujemy. W ręku mam książkę o weselu Wyspiańskiego Anieli Łępickiej z 1955 roku. Ręczę wam za to, że tego, co jest w tych książkach, nie znajdziecie w internecie. Nigdzie. Tylko tu. Tylko w tych książkach znajdziecie te treści, których tam na pewno nie ma. Poza tym książka ma duszę. To jest dotyk, to jest papier, to jest możliwość obcowania z czymś żywym, czymś bliskim, z przyjacielem, możliwość powrotu do kolejnych tekstów. Właściwie o książkach chyba wszystko zostało powiedziane, ale czy w ostatnim czasie nie przestały być one doceniane w sposób taki, na jaki zasługują? Na pewno na najserdeczniejsze życzenia z okazji 70-lecia zasługują wszyscy pracownicy biblioteki, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie z dyrektorem Andrzejem Marcinkiewiczem na czele. Wasz młodszy brat, Teatr imienia Aleksandra Sewruka w Elblągu, życzy wam 100 lat. Wszystkiego lepszego niż do tej pory.